Adamu. Michale, Superhero Magazyn, inicjatywa, z którą zaczynałeś już ile lat temu? To już trzeci rok? Czwarty? O matko, nie no, trzeci, zaraz minęło. Jak porównujesz sytuację z początku do teraz? Jak wygląda przyrost czytelników u Ciebie, sprzedaży? Bo cały czas wydaje, że jesteś praktycznie nielicznym magazynem, który można, zdaje się, znaleźć nawet w Empiku. Więc powiedz, no, jak to wygląda w tej chwili? No właśnie ostatnio na Facebooku przeczytałem, że jest tylko jeden magazyn komiksowy w Polsce i to niestety nie była nazwa Superhero Magazyn. No jak widać, 3 lata jakoś tam żyjemy, więc coś tam kupuję, jakoś się rozwijamy. Jest nie najgorzej. Zdradziłeś mi przed chwilą też w prywatnej rozmowie, że już któryś numer wyprzedał się, już skończył się nakład, musiał być dodruk. Tylko dokładnie był numer. No właśnie, takim dziwnym zrządzeniem losu dzisiaj gościmy na stoisku Białego Orła. Tutaj ja się grzeję w blasku artysty, a skromny pismak. No i właśnie tak się składa, że numer jubileuszowy z okazji 2 lat, który w zeszłym roku wyszedł, numer 6/2016, z okładką Adama, no właśnie ów się wyprzedał całkowicie. I mamy dodruk w wersji alternatywnej, tak? Tak, i mamy dodruk z okładką podobną, ale w takich bardziej zimnych kolorach, taka bardziej dorosła wersja, tak żeby też i rodzice mogli coś ciekawego zobaczyć i poczytać, i ciekawego dla oka. Jest też dzisiaj, zapraszamy. A jakie plany na przyszłość? No wiadomo, sukces. Planuję nie skończyć tak jak Wizard, który kiedyś po prostu umarł. No cóż, mam nadzieję na więcej czytelników, na lepszą współpracę z artystami, żeby jeszcze więcej nasi rodzimi artyści ładnych okładek nam rysowali, ładnych plakatów. No cóż, aby do przodu. A może jakaś antologia może w ramach Superhero Magazyn twórców komiksowych? Może. Czy na razie tylko publicystyka? To nie jest wbrew obiegowej opinii prawdą, że tylko publicystyka u nas jest, bo też trochę komiksów jest. No tutaj właśnie Adama bardzo gorąco namawiam, żeby Biały Orzeł częściej gościł, żeby może jakaś taka mała seryjka na wzór Incognito, który w każdym numerze u nas jest, więc to wie, rozmawiamy, coś tam się dzieje na zapleczu. Super, no to nie możemy się doczekać w takim razie. Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć Superhero Magazyn w kontekście szukania jakichkolwiek informacji na temat dostępności, kiedy nowy numer i tak dalej. No to generalnie zapraszamy na naszego Facebooka fb.com Superhero Magazyn, na stronę superhero.com.pl. Generalnie najwięcej dystrybuujemy się przez gildię, więc na gildii wszystkie numery, oprócz tego, który się wyprzedał, można znaleźć. I cóż, najlepiej w Google'ach wpisać Superhero, zawsze wyskoczy. Dziękuję. Dzięki bardzo.